Dzisiaj przyjechaliśmy w takie miejsce, koniec w sumie fiordu. Tutaj wszystko się zwęża, idzie tam jeszcze parę kilometrów i wchodzą rzeki. Można tutaj złapać łososia. Dzisiaj pogoda pochmurna, deszczowa. Tak abym powiedział, na szczupaka bardziej. No i jak to wygląda wędkowanie z rodziną? Takie, że na samym końcu ojciec idzie z całym sprzętem. Dzieciaki hałasu narobiły. Więc zaczynamy. I czerwony pilker. Próbuję pierwsze rzuty. Gabrysz, tutaj szybciej ciągnij, żeby ci w trawę nie weszło. To czekaj, ja ucieknę stąd. O, i coś jest. Pierwszy rzut? Albo się blacha obróci. Nie. Możliwe? Coś, nie wiem, o co chodzi teraz. Dziwnie jakoś to. Nie, ryba. Pierwszy rzut i mam rybę. Makrela. A taka nieduża, dlatego nie mogłem rozpoznać. Malutka makrelka. I siedzi kolejna. Ale też nie, tak, ale też nieduża. Ale malutkie. I kolejna. Ulala. Też nieduża makrelka. Prowadzę 6-0 z dzieciakami, ale tak to jest z dziećmi łapane. Lepsze miejsce mam? Tak, no. Tu już mi grożą. Tylko malutkie te makrelki. Co? No to niech łapie.
trzeba blachę popróbować. Dzieciaki też. Poszarp lekko tak blachą. Nie udało się. Makrela w natarciu. Rzucaj. Na mnie się nie patrz. No i co, przerzucę cię. No to trudno. Po prostu z ilością makreli to pięknie. Oj. A my polujemy, próbuję złapać coś innego, zobaczymy czy się uda. I dzieciaki też. I jeden i drugi. Makrel. Julek, kija do góry troszkę podnieś. Dobra. No teraz sobie odczepcie. O, jaka duża. No, tu kolejne zdarzenia. Ściągam. No ja nie będę ci tego ściągać. Gabryś, nie bój się, nie paluszkami, złap w rękę. Julek, poczekaj, bo się zaplączysz, wyjdź. No i tak to jest. I pewnie co? Ojciec będzie musiał przyjść i pomóc, nie? No weź zejdź, jak, Julek. Chodź, zejdź. No schylżesz się i wyciągnij jej tą, ale... Chodź. Julek! No złap za ten, złap całą rybę w rękę. I wyciągaj teraz. Do, no tak, nie do środka, o tam, do środka. I widzisz teraz, no? No i co? I trzeba iść i pomóc. Odkręć jeszcze. Dlaczego nie z makrela, to jako kurze i panowie nie łowią. No, to coś chyba większa makrela, nie? O, to sam. O. Dobra, on tu liczy się. Zobacz jak szaleje. Nie wiem, tu gabryś też ciągnie. Julek, wyprostuj tego kija, tak? No, czasami tak było. Do góry. Kija. No kurde.
A na czubku ma zakręcony, dookoła czubka. Daj mamie. Jest ryba, ale widzisz, Gabryś, poczekaj. No rzucaj teraz. No teraz lepiej, nie? Tata teraz zarzucił. No. Tylko kij później muszę umyć swój. Już jest tak w wózkach. Zaraz na krewetkę spróbuję. Że fajnie to wygląda. Co normalnie na grunt. Mam nadzieję, że nie spadnie, ale... O! I Julek. I Julkowi spięła się przy samym brzegu. No jeszcze Gabry ściągnie. Tutaj prowadza. No. Jednak makrela silna jest, jakby była większa tak o kilogram, to by tutaj się wtedy działo. Gabryś, wyciągaj, wyciągaj ją. Nie dawaj jej tak. Popuść troszeczkę żyłki. Nie za blisko, za blisko. Otwórz kabłąk. Jeszcze, jeszcze. I teraz na takim tym wyciągaj. Tak, Julek, liczy się twoja, no zdobyłeś. No, dawaj, dobra. Elegancko. A ja po prostu będę czekał. Zobaczę, co się dzieje. Zobaczę, czy krewetka ruszona. Może krewetki już nie ma. Oj, leciutko idzie. Tu krzaki. Tak, krewetki nie ma. Zjadły szkubane. Ale... Oj, oj, oj. Tutaj akurat miejsce takie mam. No ołów zgubiłem, straciłem i się zaplątał. Nieduży. Ale jest. Ładny, nie? No i niech płynie. Dobra, obrócił się i popłynie już. Woda doszła do góry i ryby się uspokoiły. Trzeba czekać na ruch. No ale tutaj udało się. Trafi, tylko weź ją wyciągnij. No niestety będzie trzeba tak zrobić, że ryba będzie musiała zjechać jak na sankach.
Nie ma, nie ma tej ryby, co ja szukam. Nie ma łososia. Tu powinien być. Nie wiem, co się dzieje. Tam coś geniało. Tu kamienie śliskie, jak tam wpadł, w gramoli się ciężko by było. Jest makrela. Chyba makrela, ciężko ocenić. I idę tam, wracam. Tylko stoną posprzątać. Oj, i uciekamy. Może następnym razem będzie ciekawie, chociaż makreli sporo dzisiaj było. Zaliczony dzień.